Bardzo Państwu dziękuję, że czekacie. Zapoczekamy na Panią Profesor i zaraz powiem, co się działo. W międzyczasie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. Witam 15, tak nietypowo, 15 kwietnia 2016 roku na spotkaniu z Panią Profesor Wandą Półtawską, która będzie opowiadać dzisiaj o Ravensbrück. Oficjalne otwarcie tej wystawy będzie o godzinie 18 na 50. spotkaniu z cyklu z Janem Pawłem II ku przyszłości, które będzie się w naszym muzeum w poniedziałek. Proszę Państwa, proszę Was, żebyście również 18 tutaj tak licznie przybyli. A teraz przywitajmy wielkimi oklaskami Panią Profesor Wandę Półtawską. Klaskacie. Na co? Na krzywą moją twarz. Nie mam niestety uśmiechu dla Państwa, bo mi uszkodzili moi koledzy, ale witam Was. Wprowadzasz, tak? Pani profesor ma uśmiech duszy i to jest najważniejsze. Z Panią Profesor przyjechał niezależnie, równolegle Pan Maciek. Panie Maćku, jest Pan z nami dzisiaj? Panie Maćku? Tak. Nie ma jeszcze. Pan Maciek przywiózł książki Pani Profesor i będziemy mogli te książki dzisiaj nabyć po spotkaniu. A ja Państwu powiem, że po Panią Profesor wyjechałem o godzinie 11:05. Na autostradzie zrobiło mi się to samo, co Panu Prezydentowi Dudzie, czyli rozleciało mi się koło tylne. Na randflacie dojechałem 30 km z rozerwanym. Tylne. No właśnie. Dojechałem te 30 parę kilometrów do stacji i okazało się, że już opon takich, które są zimowych, nie ma, więc musieli mi koledzy przywieźć opony z Częstochowy, korek po drodze i jedziemy już. No i niech sobie leży. Pani profesor, na razie nie będziemy nic z tym robić. I słuchajcie, jedziemy godzinę 10 minut z Krakowa, z czego 45 minut staliśmy w korkach. Ale jesteśmy specjalnie dla Państwa i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie długo zapamiętacie. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj przyszli. Witam bardzo serdecznie Telewizję Niedzieli i Gazetę Częstochowską i Radio Fiat i Radio Jasna Góra, i moich pracowników Muzeum Monet i Medali firmy Prezydent oraz wszystkich gości, przyjaciół naszego muzeum. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Człowieku, prosiłam Cię pół szklanki wody. No. Jest. Nalej. O, a ja nie mogę. No właśnie. Już dziękuję, dziękuję. Pół wody. Pani profesor, przede wszystkim bardzo dziękuję, że Pani profesor usłyszała ode mnie, przyjeżdżam. Tak, przyjeżdżam. No to witamy i teraz głos należy do Pani. Ja się już wyłączam. Myślę, że Państwu wiadomo, a może nie, że w marcu 2011 polski Senat uchwalił jednogłośnie, że miesiąc kwiecień ma być poświęcony pamięci byłych więźniarek z Ravensbrück. Pytanie, dlaczego akurat ten miesiąc i dlaczego wśród tylu lagrów, obozów koncentracyjnych akurat właśnie Ravensbrück ma być tak szczególnie potraktowany. Są po temu dowody. Powody. Mianowicie, po pierwsze, może Państwo zauważyli, może nie, że jest pewna tendencja na, można powiedzieć, nie bardzo wiadomo z jakich motywów, ale jest na świecie, że usiłują przerzucić winę tego, co się działo podczas II wojny światowej, różne czynniki na barki Polaków. Mówi się, że są polskie lagry, polski obóz koncentracyjny. Co jest nieprawdą, nie było polskich, były organizowane przez Niemców. Natomiast Ravensbrück już nie może być w ten sposób tłumaczony, ponieważ jest na terenie Rzeszy. 80 kilometrów na północ od Berlina, zbudowany przez Niemców, dla niemieckich przestępców, już istniał przed wojną. Natomiast z Polski do tego lagru dostały się tylko i wyłącznie na początku, tuż okupacji, osoby nie z ulicy, tak jak potem do więzienia, do Oświęcimia, tylko były to kobiety, które miały proces wytoczony przez Gestapo, ponieważ działały na rzecz III Rzeszy. I żeby to zrozumieć, trzeba, proszę Państwa, sięgnąć do odległej historii Europy. W latach, kiedy jeszcze nie było wyraźnych granic państwowych, w Europie zamieszkiwała biała ludność, szczepy słowiańskie, kilka różnych, między innymi ci, co mają nazwę Polacy, Polanie, którzy się znaleźli w centrum tej Europy. I to położenie geograficzne wyznaczyło nam całe losy naszej ojczyzny i wręcz nas samych. Bo mamy sąsiadów i historia nasza to jest to, że w ciągu dziejów różne były apetyty naszych sąsiadów. Raz chciał nas połknąć ten z lewej, drugi raz ten z prawej. Wahało się to, ale wytworzyła się specyficzna cecha tego narodu. Mianowicie, warto, żebyście Państwo sobie to uświadomili, jak daleko sięgają korzenie Polski, ale faktem jest, że wytworzyły się pewne cechy przekazywane z pokolenia na pokolenie i tak na przykład powstał model mężczyzny Polaka. Jaki to model? Postrzyżyny małego chłopca. 7-latka z izby kobiecej przekazywano w ręce mężczyzn. Symbolicznie strzyżono mu włosy. Wychowywali go na mężczyznę, obrońcę. Obrońcę kogo? No tych tam zgromadzonych rodaków. Powstało już pojęcie ojczyzny i mężczyzna to był ten, który myślał przede wszystkim o tej właśnie ojczyźnie, obrońcy ojczyzny. I pokolenia młodych Polaków, pokolenia tak były wychowywane. Przyszły czasy, kiedy zabrano nam wolność i terytorialnie nas pochłonięto, ale naród istniał i natychmiast w ciągu dziejów dały się zarejestrować inicjatywy w obronie wolności i samodzielności. Polak to ten, co broni wolności, samodzielności. To jest człowiek mężny, który nie dba o siebie, tylko o ojczyznę. Obok tego mężczyzny wyrastały kobiety, które siłą faktu, kiedy mężczyźni szli bronić atakowaną Polskę z tej czy z tamtej strony, one zostawały w domu z dziećmi, nie robiły mu awantur, że znika. Przeciwnie, dawały mu krzyżyk na drogę jakiejś drobiazgi powstała koncepcja Matka Polka. Dzisiaj dziewczyny pojęcia nie mają, co to ma znaczyć, i cały ruch feminizmu jest absolutnie przeciwko temu. Tym niemniej historia Polski to jest historia walk o wolność. Jedno powstanie, drugie, trzecie, kolejne, aż do powstania warszawskiego, a Ravensbrück jest przedłużeniem tej samej działalności. Polska młodzież od wieków była nastawiona na życie pro publico bono, dla ojczyzny. I umrzeć dla ojczyzny to był szczyt, do którego dążyli. Chcieli być bohaterami ojczyzny, obrońcami. I teraz wybucha wojna, 1939 rok, i w dalszym ciągu ta sama postawa młodzieży, tak jak przedtem tam Filomaci, Filareci, powstanie styczniowe, listopadowe, to co się dzieje? Gestapo, jak wkroczyło do Polski, przede wszystkim co zrobili? Zamknęli szkoły i aresztowali tak zwaną elitę, ludzi rządzących, ludzi mających znaczenie. Natychmiast naród reaguje, bo przez ten czas wieków wytworzyła się cnota patriotyzmu i hasło Polski to było Bóg i ojczyzna i honor Polaka. Wobec tego, jak zamknęli wszystkie szkoły, natychmiast powstają tajne komplety nauczania, od podstawowej szkoły do uniwersytetu. Ja zaliczyłam maturę na tajnych kompletach, zdążyłam przed aresztowaniem. Równocześnie aresztowane ważne osoby zostawiają swoje własne pomysły i powstaje od razu porozumienie tych, co wiedzą, co to znaczy Polska, i powstaje konspiracja męska w obronie ojczyzny, różnego rodzaju partyzantki. Ja byłam członkiem związku, ZWZ, Związku Walki Zbrojnej, która powstała już w 1939 roku w listopadzie. W 1939 roku w listopadzie harcerki moje, byłam wtedy wicedrużynową, młodą dziewczyną, i moje harcerki w listopadzie, nie wszystkie, na ochotnika, ale większość, na ręce Hufcowej pani Marii Walciszewskiej złożyły przysięgę, że są gotowe umrzeć za ojczyznę. To nie była deklaracja, to był program życia. Dziewczyny zaczęły pracę od razu. Jeszcze w czasie kampanii wrześniowej harcerki zaangażowały się. Miałam 4 zastępy, każdy co innego robił. Jedna grupa to były dziewczynki, które miały sprawność sanitariuszki, poszły do szpitali polowych, do rannych. Drugie, które miały sprawność kucharki, otworzyły kuchnię polową i karmiły wszystkich uciekinierów, bo z zachodu ludzie uciekali w stronę wschodu. Wtedy w nadziei, że wschód broni, potem było odwrotnie. Uciekali z tego wschodu na zachód. Przemieszczały się gromady młodych chłopaków. Myśmy rozdawały im broń, ubranie i żywiłyśmy. I trzeci zastęp był w łączności, przy alfabetach można stały w urzędach, działały dziewczyny, ale w miarę jak się rozwijała ta organizacja, nastąpiło to, co zawsze następuje, kiedy ilość zaczyna przeważać jakość. Znalazły się osoby, zdrajcy, którzy się wkradli w szeregi organizacji i zaczęły się z końcem 1940 roku pierwsze aresztowania. Do mnie przyszła moja władza, pani Walciszewska, i zażądała ode mnie, żebym obcięła warkocze. Dlatego, że będąc łączniczką musiałam się niekiedy ukrywać. Warkocze, które sięgały jej poniżej pasa, były trudne do schowania. Takie ucięte włosy można w tą, w tamtą zamknąć. No więc po raz pierwszy poszłam do fryzjera i obcięłam warkocze, a mój tata z tego powodu się rozpłakał. Po tym pierwszym aresztowaniu przyszły następne i w pewnym momencie przyszła do mnie rozkaz tej mojej szefowej, żebym jednak wyjechała na wieś, bo najbliższa moja ze mną współpracująca dziewczyna jest aresztowana, więc mnie grozi to samo, żebym wyjechała. Nie wyjechałam. Natomiast 17 lutego 1941 roku przyszło po mnie Gestapo, akurat w momencie, kiedy była u mnie lekcja matematyki tajna i, no i aresztowali mnie. Aresztowane osoby przez Gestapo były umieszczane w urzędach Gestapo. W tych urzędach Gestapo były przesłuchiwania. Jest w Lublinie na ulicy Uniwersyteckiej nr 1 autentycznie zachowane miejsce, gdzie Gestapo, które tam zajęło tę siedzibę, to była kamienica wojskowa. I to jest kamienica z zegarem. Stąd tam powstało teraz jedyne w Polsce Muzeum Ravensbrück, nazywa się Pod Zegarem, bo ta kamienica jest pod zegarem. Tam pod tym zegarem odbywały się przesłuchania, które były de facto katowaniem. Wobec mężczyzn oni byli potwornie okrutni. Tam zostało bardzo wielu mężczyzn zakatowanych na śmierć. To Gestapo po przesłuchaniach dawało wyrok. Dziewczynki z Lublina, które zostały aresztowane przede mną i potem jeszcze po mnie, cały transport lubelski został po przesłuchaniach umieszczony na zamku, które zamieniono na więzienie. Dzisiaj odrestaurowane piękne muzeum, które posiada zabytkową kaplicę z freskami autentycznymi. I filia tego muzeum jest właśnie pod zegarem i tam się można dowiedzieć o losach tych dziewczyn. I stąd się właśnie wziął Kwiecień. Dlatego, że te dziewczęta z Lublina, moje przyjaciółki, aresztowane zostały nie rozstrzelane w Lublinie, bo część rozstrzeliwano od razu w Lublinie, tylko najpierw osadzone na zamku, gdzie byliśmy do 22 września. 22 września 1941 pojechał transport około 160-150 kobiet z zamku do Ravensbrück. To znaczy, nie wiedziałyśmy, gdzie jedziemy. Ja miałam takie przeżycie. Wsadzili nas do pociągu, a udało mi się w kawałek gazety, który znalazłam, ołówkiem, napisać: jedziemy na zachód, ostatnia stacja Kutno. Podałam adres moich rodziców, proszę zawiadomić. Rzuciłam tę kartkę przez ubikację, dziurę w ubikacji i proszę sobie wyobrazić, taka była solidarność narodu wtedy. Ta kartka doszła, ktoś posłał do moich rodziców, to była dopiero wiadomość, co się z nami stało. Pojechałyśmy w nieznane, wylądowałyśmy na stacji, napis Fürstenberg i niemieckiej auxerki, kobiety, które się okazały okrutne, które były obsługą tych kobiet. Okazało się, że jest to miasteczko, gdzie obok jest ten właśnie niemiecki obóz koncentracyjny, który ma teraz zamieniony na szczęście na muzeum, ale dopiero bardzo późno zaczęto mówić Ravensbrück, ponieważ tam początkowo nie można było wejść, bo tam osadzili Rosjanie swoją Czerwoną Armię, to jest NRD. Ten obóz ma teraz hasło jako muzeum Mann und Gedenkstätte, to znaczy miejsce przestrogi i pamięci. I z tego transportu naszego lubelskiego, do którego dołączono po drodze jeszcze kobiety z Pawiaka, kobiety, jak się okazało, dziewczęta, które tam były harcerki, dostały wyrok śmierci. I właśnie w kwietniu, 18 kwietnia 1942, 13 dziewczynek z tych, które wtedy składały przysięgi w Lublinie, zostało rozstrzelanych w Ravensbrück, bo wtedy tam jeszcze nie było kamery gazowej, nie było jeszcze krematorium, potem zbudowali. Jest taki wąski przesmyk między murem a bunkrem, w którym strzelali do dziewczyn w tył głowy. I z tego powodu ten 18 kwietnia był w naszej pamięci. Myśmy tam jeździły pozostały przy życiu harcerki, żeby po wojnie już, żeby tam położyć kwiaty i udało nam się poprosić Ojca Świętego Jana Pawła II, żeby najpierw on chciał, jak był w Berlinie, odprawić tam w tym Tottenganku mszę świętą niepozwoloną. Wobec tego zrobiliśmy tablicę pamiątkową, na której napisano, że tam, prawda, było tyle i tyle kobiet, a ponad połowa były Polki, 40 parę tysięcy. I tę tablicę wmurowano, to znaczy wmurowano. Walczyłyśmy o to, żeby tam wmurowano, w tym właśnie wąskim przejściu. Notabene teraz tę tablicę usunęli, jest walka o to. Ale stąd się wziął kwiecień, a ponieważ to był kwiecień nie wyzwolenia, tylko te 18 to była dla nas rocznica śmierci ich. To był dzień zresztą piękny, słoneczny. I śpiewały jeszcze Polska nie zginęła. Dalsze ogniwo w łańcuchu dziejów Polski od początku dziejów walki o wolność. I tu pani z jakiegoś radia czy telewizji zapytała mnie, dlaczego ma być pamięć. Ja jej powiedziałam, że nie chodzi o pamięć, chodzi o naród. Chodzi o ciągłość tego, kim jest Polska, kim są Polacy. Polska ma piękną historię i polska młodzież z pokolenia na pokolenie. I właśnie to pokolenie, które siedziało w Ravensbrück, te panie dzisiaj, oczywiście stare kobiety, jeśli żyją, zostały obdarzone wyrokiem śmierci i 18 kwietnia zaczęli wyroki wykonywać. I tu nastąpiła rzecz, która była nieprzewidziana przez nikogo. Myśmy się spodziewały rozstrzelania kolejno. Nie wiedziałyśmy według alfabetu, czy według daty aresztowania. Nie wiadomo, raz teraz. W każdym razie zaczęły się egzekucje. I jak 6 sierpnia 1942 mnie i 5 moich koleżanek, 6 nas, wywołano z bloku, to ja byłam przekonana, wszystkie byliśmy przekonane, wszystkie 6, że idziemy, tak brutalnie mówiliśmy o tym, na rozwałkę do tej uliczki wąskiej. Szłyśmy, Gestapo nas prowadziło. Ale to był, proszę Państwa, jeden z najgorszych dni mojego życia, ponieważ okazało się, że nie prowadzą nas do tego Tottengangu, bo skręcili na prawo, całkiem gdzie indziej. Moja przyjaciółka koło mnie pytała, słuchaj, gdzie my idziemy? Ja mówię brutalnie, no na rozwałkę. No ale gdzie? Zaprowadzili nas do rewiru, czyli do szpitala osobowego. Tam obsługiwały Niemki, pielęgniarki, ale Niemki, pielęgniarki. Ja pytam, znałam niemiecki ze szkoły. Pytam się, kobieto, co to będzie? Ona mówi, no dobrze, nie wiem, jakaś operacja. Nie wiem, jaka operacja? Jesteśmy młode, zdrowe dziewczyny, co za operacja? I powiem, że ta niewiadoma, co będzie, jaka operacja, to było najgorsze, dużo gorsze niż sama śmierć, bo człowiek się nie boi śmierci, jak wie. Człowiek się boi niewiadomego. Nie protestowałam, jak przyszli po mnie gestapowcy. Miałam poczucie, że mają prawo. Przegraliśmy kampanię wrześniową. Oni zwyciężyli, my zwyciężone, aresztują mnie. No dobra, mieli prawo aresztować. Ale teraz, jak mi położyli na wózek i pielęgniarka mnie pcha na salę operacyjną i staje nade mną chirurg w białym fartuchu, ja protestuję. Ja powiedziałam, ich sind doch kein Kaninchen. Ja nie jestem królikiem. Ja jestem człowiekiem. Oczywiście nic to nie pomogło, zoperowali mnie, ale nazwa Kaninchen przylgnęła do nas. I ja potem kolejno brali te dziewczyny skazane na śmierć na operację, to o nas mówiły współwięźniarki Kaninchen, a Polki mówiły króliki. I do dzisiaj ja jestem królik. Zaforowali w ten sposób. Potem zabrakło tych najmłodszych, bo najpierw skąd się wzięły operacje? Operacje wzięły się zupełnie prywatną drogą. Mianowicie koło tego obozu w Ravensbrück jest sanatorium ortopedyczne Hohenlichen, gdzie szefem głównym był chirurg w randze w czasie wojny generała, który był prywatnym lekarzem Himmlera. I jego rodzina była z pokolenia na pokolenie prywatnymi lekarzami państwa Himmlerów. I Himmler swojemu przyjacielowi, panu profesorowi Gebhardtowi, Karl Gebhardt, ofiarował dziewczyny skazane na śmierć do eksperymentów. I zaczęły się te pseudomedyczne eksperymenty, które miały, ja się dowiedziałam dopiero szczegółów po wojnie z procesu w Norymberdze, ale miałam okazję obserwować. Były dwa rodzaje operacji. Operacje tak zwane czyste i zakaźne. Te czyste wszystkie przeżyły, te zakaźne większość umarła, ponieważ były to operacje polegające na tym, że oni dużą dawkę różnego szczepu bakterii wstrzykiwali do jamy szpikowej kości kobiety i rzekomo na procesie Gebhardt się tłumaczył, że to były eksperymenty, żeby sprawdzić na polu walki przez infekcje takie jak z ziemi pochodzą różnego rodzaju. Więc kiedy tam tęczna, nie tęczna, bardzo wysoko szkodliwe bakterie, które ja należałam do tych zakaźnych. Już następnego rana miałam olbrzymią skiniętą nogę, która była w gipsie, ale i temperaturę 40 stopni. I muszę powiedzieć, że wyjątkowo, nie wiem dlaczego, nie umarłam, a tamte zainfekowane 5 z nich umarło. Co zresztą wpłynęło trochę na Niemców, ponieważ nie jest prawdą, że nikt nie wiedział o tym, bo lekarz, który nas oferował, w 1943 roku na wielkim zebraniu lekarzy i chirurgów w Berlinie referował wyniki tych rzekomo przeprowadzonych badań. I to nie były żadne eksperymenty, ponieważ oni wcale nie próbowali żadnych leków, nikt nas nie leczył. I ja wygrałam na tym, że byłam w pierwszej grupie, bo z pierwszej grupy oni zrobili raz i drugi opatrunek. To był sierpień bardzo upalny i gdyby nie było wcale opatrunków, a następna grupa 2 tygodnie po mnie oferowana, której ja jeszcze byłam w rewirze, która też była część zakaźna, część te zwane czyste, były w ogóle nie, ani razu nie opatrywane, wygniły wtórnie, części zainfekowane. To, co Gebhardt powiedział, broniąc się na procesie, że dlatego, że nas oferował, to nas uratował od wyroku śmierci, było kłamstwem, ponieważ równocześnie oprócz tego, że umierały podczas operacji, były kolejno rozstrzeliwane te dziewczyny, co miały wyrok śmierci. Cały ten proces był pełen kłamstw. No, były wyroki. Gebhardt dostał wyrok śmierci i wykonano go w Polsce. No ale stąd powstał ten kwiecień jako dzień naszych najbliższych zastrzelonych, a potem kolejno tych oferowanych do tego stopnia, że jak wreszcie doszło do świadomości polskiego Sejmu i Senatu, a proszę Państwa doszło w drobne 60 lat później. 60 lat usiłowałam ja i moje przyjaciółki coś zrobić, żeby świat wiedział o Ravensbrück. Nie wiedział, bo tam była Czerwona Armia. Jak wreszcie Czerwona Armia poszła, to dalej nikt nie wiedział. I ani ze strony państwa, ani ze strony Kościoła nie było echa. Dlatego też jak ja rozmawiałam z Ojcem Świętym Janem Pawłem II przed jego podróżą do Berlina i on proponował, mówił, że postara się tam otwierać mszę świętą, to wydawało nam się, że ten fakt, że go tam puszczą, coś pomoże. Nie, bo jego nie dopuścili i nikt się nie interesował, aż wreszcie dzięki panu, który zresztą zginął w Smoleńsku, wreszcie zainteresował się tym IPN. Teraz jest program edukacyjny dla młodzieży wreszcie po tej decyzji Senatu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ciąg stałej historii Polski. Ten naród jest dalej tym narodem, który sobie ceni wolność i samodzielność i następne pokolenie Polaków. I chodzi o to teraz, żeby aktualna młodzież, która nic nie wie o historii, bo podczas okresu komunizmu o historii, która była prawdziwa, nie wolno mówić było. Nasze nauczycielki z nami aresztowane, które były działaczkami, ja byłam dziewczyną uczennicą, nie byłam członkiem politycznym przed wojną, dopiero w czasie okupacji weszłam w politykę. Ale te panie, które były dorosłe, nasze nauczycielki, w 1945 roku, jak się im udało wyjść z Ravensbrück, od razu poszły siedzieć w UB, a niektórzy w ogóle nie wyszli, zniknęli w tych urzędach bezpieczeństwa. Myśmy nie weszły do wolnej Polski, tylko do następnej okupacji, która w pewnym sensie trwa do dzisiaj, bo jakie są skutki tego, co było w Ravensbrück? Ravensbrück, proszę Państwa, dzięki temu, że były aresztowane działaczki świadome, które chciały działać, myśmy nawiązały kontakt z zewnętrznym światem, udało nam się. Ja to opisuję w książce, jest ten mój pamiętnik napisany w pierwszym tygodniu lipca w 1945 roku, oni to wydali w czytelniku pod tytułem "I boję się snów". To nie jest mój tytuł. Ja nie bałam się żadnych snów, to wymyślili dziennikarze, ale okazało się, że autor nie ma prawa do tytułu, tylko wydawnictwo. Wydawnictwo czytelnictwo wymyśliło, że taki tytuł. Mój tytuł dla mojego pamiętnika był "O więcej niż życie", bo człowiek nie może żyć tylko dla tego, co jest warte. Więc jest problem ciągłości historycznej. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie, którzy nie wiedzieli, co się działo, nie wiedzieli, bo nikt nie śmiał mówić. Nazwiska działaczy przedwojennych były zakazane, nie było wiadomo, kto był Piłsudski, nie było wiadomo, kto to był Orlęta Lwowskie. Przed wojną moja drużyna miała patrona Orlęta Lwowskie. Młodzież, która wychowała się w czasie komunizmu, nie miała pojęcia, co to Orlęta Lwowskie i co to Piłsudski. W tej chwili zaczynają ludzie starzy pisać wspomnienia. Moja książka nie są wspomnienia starej pani, tylko dziewczyny wypuszczonej świeżo z więzienia 2 tygodnie wcześniej. Napisałam to pod wpływem mojej polonistki, która zawsze mnie pchała na filologię, ja miałam zresztą zamiar studiować. Napisałam to jako dokument, bo tam są dane dotyczące dat rozstrzelania osób. Ponieważ nawiązałyśmy kontakt, niedaleko był Altengrabo, był obóz jeniecki, Stalak, żołnierze polscy tam byli, młode chłopaki, notabene siedział tam pan Półtawski, o którym nie wiedziałam oczywiście. To przez tych chłopców częściowo przez sympatyczne pismo, które wymyśliłyśmy, przesłałyśmy wiadomość. Na dodatek zdarzyło się, że wśród aresztowanych dziewcząt z Polski była dziewczyna, która pochodziła z Ameryki i do Polski przyjechała niefortunnie akurat na wojnę, ale rodzina ją usiłowała wydobyć, ona wiedziała tym, bo pisali do niej. I ta dziewczyna nauczyła się na pamięć wszystkie nazwiska, które zmarły w czasie operacji, które przeżyły operację, które były rozstrzelane. Wykuła to na pamięć i została wyzwolona. Rodzice ją wyciągnęli, rodzice amerykańscy obywatele. i proszę Państwa, złożyła raport do Kongresu Amerykańskiego, ale nie uwierzono jej. Powiedziano, że to jest propaganda komunistyczna i nikt się nie zainteresował obozem w Ravensbrücku. Natomiast jednak echo tego, że ona wyniosła te dane i że my, ja i moja przyjaciółka, te oferowane króliki, napisałyśmy te dane do Polski, a posłałam do rodziców i moich i Krysi, to jednak doszło do wiadomości ludzi na tyle, że nagle raz jedyny zdarzyło się, że do wszystkich oferowanych królików, które żyły, przyszły imienne paczki, malutkie pudełeczko zgrabne, w którym były cukier, sardynki i sprasowane morele z miski kanoniczej z Freiburga od papieża, z błogosławieństwa od papieża, którego zresztą podejrzewano, że współdziałał z gestapowcami, to nie było prawdą. Więc jednak to wiadomość jakaś wyszła, ale nie podtrzymana. I dlatego my walczyliśmy o to, żeby się ktoś dowiedział o tym, dlaczego. Dlatego grupa oferowanych w Ravensbrück dzięki temu, że te wiadomości poszły, była jedyną grupą eksperymentów niemieckich udokumentowaną. Dlatego, że w chwili wyzwolenia, jak doszliśmy do Polski, to powstała Komisja Badania Zbrodni Niemieckich, która całą grupę od razu wzięła do badań, które profesor Michejda w Gdańsku przebadał od góry do dołu, dokumentacja medyczna dokonanych przez Gestapo zbrodni przeciwko ludzkości. Na tej podstawie Norymberga wydała wyroki swoje. Gebhardt został skazany i wykonano. Ale Fischer, młody lekarz, któremu ja powiedziałam, że nie jestem królikiem, nie został skazany. Dlaczego? Dlatego, że jak pierwsze dwie dziewczyny czy trzy umarły po wpływem operacji, którą on zrobił na zlecenie swego szefa Gebhardta, to ten chłopak, to młody chłopak był, poprosił o zmianę pracy i wysłali go na front wschodni, gdzie notabene się odznaczył, dostał krzyż walecznych, nie chciał robić tych operacji więcej, potem następny robił inny, znalazł się inny. Ale w każdym razie wysokie wyroki dostało kilkudziesięciu lekarzy niemieckich za zbrodnię przeciwko ludzkości. No i teraz ja jestem lekarzem i zajmuję się młodzieżą i mówię do studentów medycyny o czym. Bardzo długo nie mówiłam nic o Ravensbrücku, bo najbliższe otoczenie nie wiedziało, że działał lek. No ale jak wyszła moja książka, bo Szmaglecka mnie namówiła, żeby dać do druku, w 60-tych latach dopiero, jak ta książka wyszła, to zaczęło się mówić o tym, co jest i był problem, jak zrobić, żeby przekazać te wiadomości młodym ludziom, żeby wiedzieli, co się działo. Bo proszę Państwa, nie jest prawdą, że to, co było w czasie II wojny, przeszło bez śladu i trzeba tylko pamiętać o staruszkach i gdzieś tam świeczkę zapali. Nie. Mentalność Europy się zmieniła. Norymberga wydała szereg wyroków śmierci, wysokie wyroki za co? Za nieprawne zabijanie, nie wolno zabijać, za nieprawne używanie dziewcząt młodych, zdrowych do eksperymentów pseudomedycznych został Gebhardt skazany na śmierć, a pokolenie jedno dalej, co zrobiło? Zatwierdziło prawo, Parlament Europejski pozwala na zawijanie nienarodzonych dzieci, starych kobiet, na eutanazję, na wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości. Teraz w majestacie prawa się dokonuje. A ja, proszę Państwa, przed wojną nie wiedziałam, że są źli ludzie. Nie znałam nikogo złego. Poznałam dopiero Gestapo. Poznałam nieludzką męskość i nieludzką kobiecość. I ta nieludzka męskość i nieludzka kobiecość trwa nadal. A cóż to są panie feministki, które chcą zabijać dziecko nienarodzone? A to są ludzie żądający zabicia starych, chorych, dlatego że przeszkadzają otoczeniu. To jest dalszy ciąg tych samych zbrodni. I to się dokonuje w ilościach masowych. Cóż to jest pigułka po? To jest przecież bezsmerowe zabicie dziecka w pierwszych godzinach życia. Zatwierdzają władzę, zatwierdzają politycy, głosują za tym ludzie. Jest ignorancja moralna, szalony postęp techniki, który zastał mnie, ja jestem z tego przełomowego pokolenia, Ojciec Święty był z tego samego. Myśmy przeżyli szok, bo myśmy żyli wtedy, kiedy na przykład przed wojną nie było żadnego prawa do rozwodu, ani państwowo nie wolno było, ani w kościele. Małżeństwo było trwałe, ojciec i matka bez żadnego gadania, że można sobie wybrać płeć ówczesnego wirtualnego. Nie wolno było zabijać. Jeśli lekarz dokonał odbicia dziecka nienarodzonego, był natychmiast pozbawiony prawa praktyki. Zbrodnie były karane społecznie. Była moralność wysoka narodu. A przyszło co? Wynalazki, począwszy od światła, którego nie było, samochodu, samolotu, a teraz jeszcze wszystkie maszyny, komputer, nie komputer, zafascynowało wszystkich mężczyzn i zamiast wychowywać młodzież do mężnej postawy obrońców, to są wyrostki miękkie, które siedzą przy maszynkach i które mają tak słabe mięśnie, że jak podźwignie jeden boli jaką walizkę, to ma od razu dysk, bo wylatuje, bo kręgosłup nie jest w ogóle wypracowany, bo mężczyźni nic nie robią fizycznie. No ratują się niby siłownią, tam chodzą na te siłownie. No i co z tego? Jest degradacja moralna Europy. Karol Wojtyła, stawszy się papieżem, powiedział, że technika ma służyć etyce, nie służy. A mogłaby, bo oczywiście wynalazki mają swoje pozytywne rzeczy. Ja w telewizji oglądałam wyłącznie podróże papieża po świecie. Innych rzeczy nie oglądam. Mój mąż nałogowo ogląda wszystkie zwierzęta, bo jest zafascynowany, nawiązał kontakt z National Geographic, prenumeruje i ogląda wszystkie zwierzaki i zawsze mówi, że są mądrzejsze od ludzi. Postęp, który zagroził moralności i trzeba walczyć o wartości wyższego rzędu, od ducha narodu, od ducha człowieka, bo człowiek nie jest ciałem. Człowiek ma ciało i rozwija filozof Karol Wojtyła swoją filozofię personalizm. Nie jesteś ani przedmiotem, ani zwierzęciem, ale personą. No co to znaczy persona? To znaczy, że masz duszę, a ta dusza ma rozum, wolną wolę i sumienie. Ale trzeba o tym wiedzieć, że to masz i trzeba młodzież dzisiejszą nauczyć. Ksiądz Karol Wojtyła stawiał na młodzież. Wierzył w to, że oni mogą cywilizację aktualną, którą nazwał cywilizacją nienawiści i śmierci. I chciał ją zamienić na cywilizację miłości i życia. I liczył na to, że to zrobią młodzi. Jak ostatni raz w Toronto do nich przemawiał, bo przecież to jest jedyny pierwszy papież w historii dziejów, gdzie wymyślił światowe zebrania młodzieży. I szli za nim milionami. 1 milion w Paryżu, 1 milion w Częstochowie, 2 miliony na Filipinach. Liczył na to, że ta młodzież zmieni świat. Był optymistą. I w Toronto na końcu powiedział: nie zadowalajcie się miernotą. Wy dążcie do ideału. A jeżeli nikt tego od was nie wymaga, wy sami wymagajcie od siebie. Nikt nie wymaga od młodzieży ideału. Wymagają od młodzieży punktu, żeby mogli dostać szkoły pieniądze z Unii Lubelskiej, więc muszą umieć dobrze matematykę, fizykę i tak dalej, informatykę, a wyrzuca się całą humanistyczną naukę i historię, i języki, i nie uczy się ani myśleć, ani mówić, ani dyskutować, tylko żeby stukać w te maszyny. Ogłupiony naród, coraz niższy poziom maturzystów. Ja jestem zdumiona, nasza wnuczka trzeci raz daje maturę, bo sobie trzecie studia obiera, a ta matura ważna na jedno. Moja matura była ważna na wszystko i była ważna na Uniwersytety Europy. Teraz szkoła polska zjechała na dół. Dlaczego? Z różnych powodów, między innymi dlatego, że jest koedukacja. I nauczyciele, którzy umieli uczyć chłopców, nie umieli uczyć dziewczyn i odwrotnie. I wszystkie szkoły zażyły się do dołu. Jest problem wydobycia tych cech, które są talentami danej płci. Zupełnie inne talenty ma mężczyzna, inne talenty kobieta i nie ma co ani porównywać, ani naśladować, bo naśladowanie wychodzi kulawo. Trzeba swoje talenty rozwijać, a nie cudze. Nic dziewczynie po tym, jak się bardzo zapatrzy w matematykę, fizykę i zaczyna na traktorze jeździć i rąbać drzewo. Natomiast nie potrafi żaden chłopak ułożyć bukietu. Są talenty typowe dla tej płci, którą dostałeś. Skąd wziąłeś? Proszę Państwa, zapytałam w jednej szkole, w pierwszej ławce chłopaka: słuchaj, a dlaczego jesteś mężczyzną? On powiedział: no bo się taki urodziłem. Ja mówię: tak, masz rację, ale nie do końca. Dlatego, że byłeś chłopcem już przed urodzeniem. Bo nie jest prawdą, że człowiek zaczyna się od urodzenia. Człowiek żyje i musi się urodzić, bo żyje. Musi się urodzić i w pewnym momencie nie może oddychać krwią matki, ma oddychać płucami, musi wyjść na świat. Ale naprawdę już jest. I to jest problem koncepcji człowieka. Persona według Karola Wojtyły to jest stworzenie stworzone przez Twórcę na jego obraz i stworzono nie byle gdzie, nie w żadnym plenerze, nie wydobyte z żadnego piasku ani skały, tylko w tajemniczym łonie kobiety powstaje ludzkie życie tchnieniem ducha. Dlatego narząd rodny kobiety Karol Wojtyła nazywał sanktuarium życia. Ją nazywał strażniczką życia i mówił o sakrum ciała kobiety, o świętości ciała kobiety, bo w niej się dzieje cud powstania nowego człowieka, a ona nie rozumie. Stawszy się papieżem, Karol Wojtyła napisał 5 dokumentów do kobiet, żeby dowiedziały się, kim są. One dalej nie wiedzą. Więc jest problem wychowania takiego, żeby dalej było ważne hasło dla Polski: Bóg, ojczyzna i honor Polaka. Godność Polaka, godność osoby ludzkiej. O godności osoby mówi Ojciec Święty o każdym człowieku. Do kobiet napisał szczególny dokument o godności kobiety. Ja mówię do chłopaków: szanujcie kobiety, szanujcie dziewczyny. A oni mówią: one się same nie szanują. Musisz zrozumieć, kim jesteś, człowieku. Ty mężczyzno i ty kobietą, bo nie jesteś byle kim. Nie jesteś byle kim, nie jesteś byle kto. I masz nieprawdopodobne możliwości. Te wszystkie wynalazki to są przecież dzieła mózgu ludzkiego, które Pan Bóg stworzył. Więc trzeba spokojnie tłumaczyć młodzieży, że są dlatego chłopcem i dziewczyną, że to Pan Bóg chciał, a nie mama i tata, chociaż oni by chcieli manewrować, że chcą tylko chłopczyka, nie chcą dziewczynki, na przykład w Indiach, a może być odwrotnie, ktoś chce dziewczynka, nie chce chłopaka. Nie to, co ty chcesz, tylko co dostajesz. Dziecko jest darem. I tu filozof Karol Wojtyła rozwija koncepcję daru. Miłość to jest dar. To, co bierzesz, to jest egoizm, to, co dajesz, może być miłością. Miłości trzeba się uczyć. Cała filozofia tego świętego kapłana i Polaka właśnie opiera się na podwójnej rzeczy, mianowicie na tym, że jest stwórca, Bóg jest stworzycielem, a człowiek jest tylko stworzeniem. I ta relacja stworzenie-stwórca jest wieczna, nie znika nigdy. Oczywiście człowiek może o tym nie wiedzieć i cały szereg ludzi nie wie, że jest tylko stworzeniem, ale aż stworzeniem. Jakim stworzeniem? Wspaniałym. Fascynujący jest człowiek. Ja z zawodu wybrałam, nie miałam zamiaru być lekarzem, to ta sytuacja moja w Ravensbrück mnie popchnęła do tego, jak mnie wyrzucili do truciarni. Lekarka nie rozpoznała, że ja żyję, to ja wtedy postanowiłam, a to ja muszę zobaczyć, czy może być taka sytuacja, że lekarz nie wie, że pacjent jeszcze żyje i uważa, że on już nie żyje. Więc ta sytuacja, żeby być lekarzem, pchnęła mnie wojna do tego, a naprawdę interesowało mnie to, co jest niematerialne w człowieku. I tego trzeba się uczyć, że człowiek nie jest materią, choć posiada ciało, do dyspozycji dane, wspaniałe ciało. Patrzenie w ciało ludzkie można zafascynować się. I zresztą człowiek jest zafascynowany, tylko że ludzie robią błąd, bo wszyscy się fascynują wcale nie ciałem, tylko organem rozrodczym, narządem rozrodczym. Nazywają to narządem seksualnym, co jest bzdurą, bo seksualne, czyli płciowe, jest całe ciało. Płeć jest genetyczna w każdej komórce. Ciało jest męskie od początku do końca i kobiety jest kobiece i nie ma sposobu, żeby zmienić. Trzeba by się drugi raz inaczej urodzić. Więc jest problem wiedzy o sobie samym. Karol Wojtyła uczył, musisz odnaleźć swoją tożsamość. Jaką tożsamość? Mężczyzny, katolika, Polaka, kobiety, katoliczki, Polki. Na trzech płaszczyznach rozwija się duch człowieka. Rozwija się albo nie, bo wymaga rozwoju. I znowu filozof Karol Wojtyła uczy, persona humana in fiere est. Osoba ludzka jest w stanie rozwoju. Możesz być coraz bardziej ludzki, coraz bardziej podobny do Boga, albo coraz mniej. I ja właśnie do studentów medycyny, jak mówiłam, wykładałam, ja 65 lat jestem lekarzem i ciągle ich uczę, to posługuję się takim porównaniem właśnie z Ravensbrück. Bo w Bibliotece Jagiellońskiej są dwa dokumenty. Jeden dokument to są akta sądu w Norymberdze, a drugi dokument, malutka książeczka pod tytułem Monografia głodowa. Są to obserwacje lekarzy żydowskich, którzy w getcie żydowskim zamknięci, umierający razem z pacjentami z głodu, obserwowali chorobę głodową. Opisali 7 stadiów tej choroby. Z tego 7 się nie da uratować człowieka. Ja mówię studentom medycyny, zresztą w ogóle wszystkim studentom, no wyobraźcie sobie, że ci lekarze skazani za zbrodnię na śmierć i ci Żydzi lekarze, którzy w getcie obserwowali swoich pacjentów, razem studiowali. Gdzieś tam, nie wiem gdzie, w Getyndze, w Padwie, w Rzymie, w Krakowie, gdziekolwiek. Jest start do życia, dyplom lekarza. Jedni zbrodniarze, drudzy pod hasłem non omnis moriar, nie cały zginąłem, bohaterowie. Kim chcesz być? Od ciebie zależy. Ty sam dla siebie masz być teren działania, uczy filozof Karol Wojtyła. A kto się uczy tego, co on uczył? Ludzie z Polski, największą ilość pielgrzymów zanotowano z Polski. Fotografowali się, prosili go o dedykację, rozdawali im różańce, jak najwięcej. Nie było tyle osób z innych narodów. I jak najmniej Polacy znają dokumenty tego filozofa i nie czytają, mówią, że trudne. A on się śmiał, że ja tłumaczę na język polski jego naukę. jak ja napisałam książeczkę na kanwie jego listu do rodzin, to moją książeczkę czytają, to się nazywa Aby rodzina była Bogiem silna. Czytają bardzo łatwo, a jego listu do rodzin nie czytają. I panie tu obecne nie znają ani jednego dokumentu, który papież napisał dla kobiet, a jest ich 5. A panowie obecni ani razu nie przeczytali Osoba i czyn, chociaż to jest książka filozoficzna, świetna dla mężczyzn, ani Miłości odpowiedzialności, która jest studium o miłości mężczyzny i kobiety. Kobietom nie proponuję filozofii, bo nie umieją czytać, ale mężczyźni mają mózgi dobre. Do czego? No właśnie do wynalazków, a nie do tego, żeby dobro czynić i do świętości dążyć. A trzeba się ustawić jak? Napisał Jan Paweł II program na nowe tysiąclecie, bardzo prosty. Jedno zdanie dla wszystkich ludzi, od dziecka do starca, od białego do czarnego. Świadome dążenie do świętości. Koniec, kropka. Nic innego nie jest ważne. I powie nam, każdy musi mieć swoje Westerplatte. Człowiek nie może żyć bez uniesień. Nie samym chlebem człowiek żyje. No co, a oni nie słuchają. Chcą chleba, nie tylko chleba, chcą Mercedesa. Ja się zajmuję małżeństwami, dlatego że się zajmuję młodzieżą. A młodzież ma rodziców i nauczycieli. Ja pracuję na 3 poziomach. Młodzież, rodzice i nauczyciele. I powiem tak, najlepsza część narodu to są młodzi. Lepsi od rodziców i od nauczycieli. Ale są na ulicy. Nikt się nie zajmuje. Jak ostatni raz byłam w szkole, to pani dyrektorka powiedziała, że ma 50% uczniów z rozbitych rodzin. Wzięłam rocznik statystyczny, ostatnie 25 lat, co roku więcej rozwodów w Polsce. Taka jest teraz ta Polska. Taka rodzina i taki naród. Mój głos się kończy. Proszę bardzo o zwolnienie z potrzeby gadania. Jeszcze jedno lepsze. Jak Ojciec Święty napisał list do rodzin, a biskup Stefanek, który był razem z nami członkiem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, dziękował, Ojciec Święty przerwał podziękowanie i mówi, nie dziękujcie, ale czytajcie. Nie klaszczcie, ale weźcie się do czytania dokumentów papieskich. Pani profesor, możemy troszeczkę poprzeszkadzać teraz? Pani głos dojdzie do normy. Proszę Państwa, gdy z panią profesor tutaj jechałem, mówi, że zostawia sobie dyskusję z państwem. Ona tutaj jedzie do was. Ale zadałem parę ciekawych pytań. Uzyskałem niesamowicie budujące odpowiedzi, o których byśmy nawet nie pomyśleli, że tak może być. I zacznę od tego, co dedykuję również wszystkim Państwu. Mówimy o pogonie w dzisiejszym życiu za tym, żeby rodzina miała co jeść, żebyśmy mieli studia, żeby były doktoraty, habilitacje, profesury. Wszystko ku jednemu. Przeżyciu tego życia jak najlepiej. A co z tym życiem, które jest po tamtej stronie? Trzeba się... To jest tylko chwila. To jest tylko cząstka, tam jest cała wieczność. Powinniśmy tak żyć w tym życiu, żebyśmy mogli tam spokojnie patrzeć na te nasze czyny już z perspektywy. Więc tak żyjmy. Jak czasami pytam młodzież w muzeum, ile Jan Paweł II napisał encyklik, chociaż żeby podać liczbę, zastanawiałem się, może 2, może 3, może 5, może 27, jest ich 14. jest 14 adhortacji, ale nikt nie wie, co to jest encyklika i co to jest adhortacja, dlatego to jest zadanie do państwa domowe. Zapytałem również o, pozdrawiałem panią profesor od naszego arcybiskupa Depo, metropolity częstochowskiego, mówi, tych nowych nie znam, ale mówi, ale ksiądz arcybiskup czyta wszystkie książki, jest takim biskupem maryjnym. No to zapytałem, że pan ksiądz arcybiskup miał w ogóle dzisiaj zamiar być na wykładzie pani profesor, niestety jest w tej chwili w Fatimie, ale zapytałem go arcybiskupa seniora, arcybiskupa Stanisława Nowaka, czy pani profesor go zna, czy pamięta. Mówi, tak, był świetnym lektorem. I moje pytanie było, no i jak z jego dykcją, jak był tym lektorem, jak go pani profesor pamięta w seminarium duchownym? Co tam dykcja, proszę pana? To był najcudowniejszy ojciec duchowy. Proszę zobaczyć, jakimi kategoriami pani profesor odbiera ludzi i co jest ważne. I za tą mądrość pani profesor serdecznie chciałbym podziękować jako człowiek, który tak samo jest zafascynowany Janem Pawłem II. Nie dziękuję, nie ma potrzeby. Nie ma. Ja nie dziękuję. Proszę państwa. Nie mówiąc o tym, że za mądrość nie trzeba dziękować, tylko trzeba rozwijać mądrość. Dlatego panią profesor staram się tu zapraszać. Słuchajcie, te wyjazdy, te dotarcie tutaj na miejsce są najpiękniejszą lekcją nauki dla nas. Chcę państwu powiedzieć, że pani profesor w Sylwestra obchodziła 68. rocznicę ślubu. 68. rocznicę ślubu. Nie 60, 68 lat. 60 lat ślubu. Tak. Dobrze. Dobrze. Kochani, co jeszcze z ciekawych rzeczy poruszyliśmy w drodze, żeby troszeczkę rozładować tutaj? Ciekawych rzeczy to pan Krzysztof Witkowski wymyślił, żeby robić muzeum. Bo to jest ani specjalna ekstra wiedza. Bo co to można wiedzieć, gdzie są medale, można je obejrzeć. Ale jest ciekawostka, ponieważ ludzie są ciekawi, to na tej ciekawostce można zbudować coś, przy okazji im powiedzieć coś innego jeszcze. Na przykład postawił tam Ojca Świętego, prawda? I przyciąga tych ludzi, żeby przyszli oglądać te wszystkie medale, ale przy okazji się coś dowiedzą o tym, że był taki papież, który, można powiedzieć, był nadzwyczajny w swojej zwyczajności. Bo teraz jak człowiek jest zwyczajny, porządny człowiek, to się okazuje nadzwyczajny, bo reszta jest inna. Trzeba teraz walczyć o zwyczajność mądrego, dobrego człowieka, stworzenia Bogu posłusznego, który nie zawija, nie kradnie, nie kłamie. Naród zepsuł się i trzeba go na nowo odbudować. My go tutaj odkurzamy, pani profesor, w muzeum. No to teraz, kochani, jeszcze myślę, że coś, co państwu... Oczywiście nie cały naród, na szczęście, są oazy porządnych rodzin i porządnej młodzieży, tylko chodzi o to, że on ma cały naród jako taki, cała Europa. To, co dawniej było wartością, teraz jest poniżane. To różne takie incydenty świętokradzkie, których ja z młodości nie znałam, prawda? Więc to jest problem wiary, że człowiek może inaczej żyć niż to, co proponuje, powiedzmy szczerze, i mass media, telewizja i różnego rodzaju pisma. Bo trzeba sobie dawać sprawę, że na świecie jest walka dobra i zła od początku do końca. Diabeł ma swoją delegaturę i swoje wojsko i swoją telewizję i swoje gazety. Jest z czym walczyć. A trzeba mężczyznę przygotować do walki. Mężczyźni przestali walczyć. A jeżeli to chłopaki się biją między sobą małe. A potem jeżeli, no to używają brutalnych dyskusji w prasie, zamiast pracować nad tym, co trzeba zrobić, to sobie wzajemnie obrócają się obelgami. No to walka na brzydkie słowa nie jest żadną walką. Niczego się nie zyskuje przy tym. O dobro trzeba walczyć. No to proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, co żeśmy tutaj wywalczyli. Mianowicie pani profesor tą wystawę zna, bo widziała już ją kilka razy i mówi, że ma w swoich zbiorach, w archiwach materiały, które powinny być prezentowane. Więc obiecałem, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnym spotkaniu o Ravensbrück, ale ta wystawa już będzie dokonana z materiałów, które pani profesor nam tutaj powierzy do opracowania i będą wisiały przede wszystkim warunki, w jakich oni wtedy musieli żyć. Będą zdjęcia, które myślę, że są w niektórych tylko miejscach publikowane. Będziemy mogli tą wystawę zobaczyć w przyszłym roku, w kwietniu, w miesiącu pamięci ofiar Ravensbrück. A teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, mam kilka pytań do pani profesor. Pani profesor, przybliżę troszkę mikrofon. Proszę sobie siedzieć wygodnie. Mówiła pani dzisiaj o tych królikach. Tak mówiły o sobie dziewczyny, które poddawano eksperymentom pseudomedycznym. Jest taka książka zmarłego pana Kąkolewskiego pod tytułem „Co u pana słychać?”. To rozmowy głównie z niemieckimi naukowcami, którzy prowadzili w różnych obozach koncentracyjnych tego typu eksperymenty. Wielu z nich stanowiło po wojnie kadrę naukową zacnych niemieckich uczelni. Czy zna pani powojenne losy lekarzy z Ravensbrück, na przykład profesora Gebharda czy pana doktora Mengele? W jakim sensie? No, co robili po wojnie? Nie, no, Gebhardt został skazany i wykonano wyrok zaraz po wojnie. Ale to nie chodzi o to, żeby wytykać grzechy i same zbrodnie. Chodzi o to, żeby dawać przeciwstawne wartości. Chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, że to żaden z tych zbrodniarzy nie urodził się zbrodniarzem. Że to, co oni robią, grozi każdemu człowiekowi. Każdy może znaleźć się w takiej sytuacji, jak zacznie żyć bez uwzględniania etyki. Ja przyglądam się na przykład lekarzom, którzy są z jednej strony wspaniali, a z drugiej strony nie na poziomie. Taka sytuacja jak dziecko nienarodzone, to jest sprawdzian. Jeżeli człowiek uważa, że można zabić niewinne dziecko, to jest coś z nim nie w porządku. Czegoś on nie rozumie, bo jeżeli ceni swoje życie. Więc dla mnie kryterium jest takie, jakiego polityka ja będę głosować. Tego, który broni życia dziecka nienarodzonego, bo to dziecko jest bezbronne, a poza tym niewinne. Teraz jest awantura znowu o co? Kłócą się ci niby wierzący, niby katolicy, także o to się kłócą. O to, czy dać wniosek do Sejmu, do mnie przyszła cała jedna grupa i druga grupa. Czy usunąć całkiem prawo do zabijania dzieci, co jest oczywiste dla każdego człowieka zdrowego rozsądku, czy karać kobiety za to, że dziecko zabite. Kategorycznie powiedziałam pani, która do mnie przyszła z propozycją, żebym podpisała ten wniosek z Sejmu, że trzeba karać kobiety, bo to jest zbrodnia. Ja mówię, proszę pani, nie wolno karać kobiety. Dlaczego? Dlatego, proszę pani, że żadna kobieta na świecie nie ma dziecka. Żadna kobieta nie może urodzić dziecka, ani mieć dziecka. Dziecko ma para ludzi. I ta para ludzi ma obowiązek to dziecku zabezpieczyć warunki. Jeżeli chcesz karać, to karaj ojca i matkę. I co? Wsadzisz rodziców, a dzieci oddasz do domu dziecka? Co za nonsens. Nie mówiąc o tym, że ja osobiście zajmuję się losem matki samotki 65 lat. Ja nie wierzę w to, że była kobieta, która naprawdę chce zabić dziecko. Są takie, które uważają, że nie ma innego wyjścia, bo taka jest sytuacja. Mam w oczach dziewczynę, maturzystkę, która poddała się aborcji, do mnie ją przeprowadzili z akademika. powiedziała mi, zawitała 11 dorosłych osób, zanim poszła do tego ginekologa, który też zabił dziecko. 11, w tym byli jej rodzice, jego rodzice, jej siostra, jej szwagier. Całe społeczeństwo jest przeciwko dzieciom. Bo dziecko to jest trud, bo dziecko trzeba coś dać, bo dziecko kosztuje, dziecko kosztuje. Dziecko przynosi, dziecko jest skarbem. Bogactwo narodu to są właśnie dzieci. Bogactwo rodziny to są dzieci. Bogactwo życia ludzkiego to jest to, że ma kogoś, kto kocha i kto jego kocha. I póki tego się nie zmieni w Polsce, to nie będzie ten naród wygrany. Bo nie może istnieć naród, który zawija swoje najbardziej może udane obywatele. Przecież to, co my zawijamy, ja nie wiem, co zawijamy. Sądząc z tego, co się dzieje, że sztucznie zawładniają sztucznie przez pobranie materiału, który jest bez selekcji, byle co, mogą być najgorsze geny, najgorsze jakieś plemniki, bo w naturalnych warunkach jest wyścig tych komórek męskich, najzdrowszy wygrywa i jest zwycięzcą, i jest ojcem. A tu sztucznie wyciągnięte nie wiadomo co i wstrzyknięte na siłę, jeszcze zamrażane, odmrażane ludzie. No, jak może społeczeństwo głosować za tym? A głosują. No to będzie to pytanie związane. Czy Polska dzisiejsza, Polska obchodząca właśnie jubileusz sztu, podzielona, zagubiona, często po prostu ogłupiała, ma szansę na odrodzenie ducha? Podzielony jest świat, nie tylko Polska. To jest norma świata, dlatego że od czasu, jak anioły się buntowały, to jest walka dobra ze złem jest wieczna. To nie o to chodzi, że podzielona. Chodziło o to, żeby próbować zintegrować, scalić właśnie, a nie rozwijać do końca. To diabeł rozwija. A Pan Bóg jednoczy. Pan Bóg przerywa jedna owczarnia i jeden pasterz. A diabeł rozwija, bo wygrywa, bo co to jest? Diabeł zazdrosny Bogu chciałby tworzyć, a nie ma mocy stwórczej. Stwórczą moc ma tylko stwórca. Diabeł nie ma i człowiek nie ma. Więc zarówno człowiek chce naśladować Boga przez pychę, jak diabeł chciał naśladować. Ani jeden, ani drugi nie potrafi stworzyć niczego. Co ludzie mogą robić? Ludzie mogą tworzyć dzieła, jak gdyby z materiału, który stworzył Pan Bóg. Rzeźbiarz, który rzeźbi z drzewa, dostał to drzewo. Sztuczne zapłodnienie in vitro jest z komórek, które Pan Bóg stworzył przedtem zdrowej kobiecie, jej lekarz wyrwał i zdrowym mężczyźnie. To jest wszystko oparte na oszustwie. Trzeba prawdę powiedzieć. Człowiek się odwróci od Boga i przegrywa na tym. Bo dokąd idzie człowiek, który zniszczy swoją wieczność? Oczywiście może myśleć, że nie ma tej wieczności. Wolno mu, ma wolną wolę. Ale Pan Jezus powiedział, głupi nie wierzy w Boga. Bo rozum dyktuje, że ktoś mnie stworzył, skąd się wziąłem. A nie wykiełkowałem z kamienia. Więc jest problem. Ja młodzież, którą się opiekuję od lat, ja ich nauczam tego samego, co Karol Wojtyła. Ja ich próbuję podprowadzić, człowieku, zacznij myśleć. Samodzielnie, nie powtarzaj tego, co przeczytałeś w gazecie, co zobaczyłeś w telewizorze. Ty zacznij sam myśleć. Coś robisz. Zacznij myśleć, co z tego wyniknie. Bo każdy czyn ma skutek. Ty pomyśl o skutkach, a nie tylko tyle w tej chwili chcę to robić. Świadomą refleksją można uratować świat, bo ludzie mają rozum. Niech go zaczną używać. Teraz zadam pytanie pani profesor Półtawskiej, aktywnej działaczce ProLife. Co odpowiedzieć wszystkim tym, którzy mówią, że nikt nie ma prawa wymagać od kobiet heroizmu, czyli zgody na bycie mamą chorego, nieuleczalnego dziecka? To nie jest kwestia wymagać, to jest kwestia wpływać, bo to jest problem mody. W tej chwili jest moda na patologię. Dawniej zawsze była jakaś patologia, ale patologię się leczyło, a teraz patologię się wystawia jako sztandar i jako model. Więc trzeba odzyskać zdrowy rozsądek. W jednej z ostatnich encyklik Jan Paweł II napisał, że światu zwyczajnie brakuje mądrości. Rządzi głupota. No i trzeba tę głupotę odsunąć i mądrze pomyśleć, spokojnie, bez emocji, zdrowym rozumem. Człowieku, skąd się wziąłeś? Dokąd zmierzasz? Jaką metodą chcesz żyć? Bo umrzesz. Dla mnie było zaskakujące, jak wróciłam z lagu, że ludzie nie myślą, że umrą. Żyją tak, jakby mieli przed sobą do dyspozycji wszystko, mają krótki czas, wcale nie wiadomo, może jutro umrzesz. Skąd wiesz, że nie? Żyj tak, jakbyś miał dzisiaj stanąć na sąd. Użyj rozumu. Do czego? Do siebie samego. Nie mogę. Wszyscy chcą poprawiać sąsiada i kogoś drugiego, a nie siebie, prawda? Jak przyjechała delegacja Solidarności Gdańska do Ojca Świętego w stanie wojennym, ja byłam obecna. Witali, tak, byli na mszy świętej, elegancko klęczeli na kolanach. I potem tak niespokojnie mówię, co teraz robić, co teraz? Ojciec Święty długo się modlił, nigdy nie dawał odpowiedzi przed przemodleniem sprawy. A potem powiedział jedno zdanie, które ja mogę Państwu dać jako program życia i wszystkim młodym ludziom, do których mówię, powtarzam. Powiedział tak: niechaj każdy z Was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy. Bardzo prosta metoda. Kłóci się kobieta z mężczyzną, małżeństwo, powiedzmy 2 i 2 jest 4. No niech zmieni ty, zamiast 2 5 już nie będzie 4. Ja małżonkę mówię, słuchajcie, przestańcie się kłócić, zacznijcie się całować, trochę czułości, a nie ciągle polowanie na swoje własne wady, grzechy. Przestańcie być prokuratorami i bądźcie kochankami naprawdę. Bo kochanek to nie jest ten, co cudzołoży, tylko kochający człowiek. Ale gdzie miłość? No właśnie. Chodził Karol Wojtyła i mówił, Bóg jest miłością. I po takim hasłem do Polski przyjechał. Jak w to człowiek uwierzy, to wszystko inaczej wygląda. No to powiedzą, że do mnie ludzie, no dobrze Pani mówi, bo Pani ma taką wiarę, łaskę wiary, ja nie mam wiary. A na to Karol Wojtyła mówił, o nie, jest trochę inaczej. Oczywiście, wiara jest łaską, ale Ty masz rozum. I rozum Ci musi podyktować, że jak coś jest, to jest też sprawca. Że nie może być niczego zdziałanego, co nie miało powodu i sprawcy. Ktoś Ciebie stworzył. Użyj rozumu. Istota bezrozumna, ten piesek nie może wierzyć w Boga. Tylko Ty, człowieku, bo masz rozum. Proste. No ja mówię, Pani doktor, mówi takie proste rzeczy. Oczywiście, świętość jest bardzo prosta. Jest po prostu posłuszeństwem. Masz 10 przykazań, koniec, kropka. Ostatni raz przyjechał Jan Paweł II do Polski i co? W każdym mieście przypomniał jedno przykazanie. Przypomniał Polakom kochanym, że jest 10 przykazania, nie tylko jedno. A kochany Polak, jak nie kradnie, to uważa, że wszystko w porządku. A to, że cudzołoży, no to... Albo odwrotnie. To, że nie cudzołoży, a kradnie, sobie jeden, to tak kiedyś jeden z Francuzów powiedział, bo w Europie to teraz jest tak, że wiara jest à la carte. Masz menu i jedną wybierasz, resztę zostawiasz. Nie, masz 10 przykazań. Z młodzieżą dyskutuję o tym, o czym boją się dyskutować rodzice. O 4. przykazaniu. Ja mówię im, co to znaczy czcić ojca i matkę, a ojciec jest pijak, a matka prostytutka, a ty masz czcić. Bo taka jest prawda. Nie masz go sądzić, bo nie masz prawa. Pan Jezus miał, nie sądźcie, a masz obowiązek czcić. Nie słuchasz 4., ani 5., ani w ogóle przykazań. A to są drogowskazy, a bez drogowskazów człowiek błądzi. Każdy musi mieć drogowskaz, kierunek i kogoś, kto go poprowadzi. Powinien prowadzić własny ojciec, no ale mnóstwo dzieci nie ma ojca. Mężczyźni nie podejmują roli ojca. Przeciwnie, uciekają. Ile razy miałem takie przypadki, chłopak dowiedział się, że dziewczyna w ciąży i zniknął. Dokładnie. Nie odnalazła go. Jedna do dzisiaj nie odnalazła. A ja właśnie... Więc dziękuję Państwu za cierpliwość. Pani profesor, proszę jeszcze zaczekać, bo ja właśnie idę za panią redaktor. Pani redaktor, chciałem dodać pani pierwszy mikrofon. Pytanie do pani profesor może. Nie mogę w ten sposób, bo ja muszę panią profesor nagrać. Koniecznie wychodzę. Rozumiem. Ja mam głuche ucho. Dobrze, zaraz będą pytania. Kto z Państwa zada pytanie z sali? Proszę bardzo. Najpierw do tyłu się zwracam, do środka, do przodu. Wszyscy są bardzo grzeczni, nikt nie chce pani profesor męczyć dzisiaj. O. Nic, naprawdę? No to Krysiu. Najukochańsza pani profesor. A czego pani? Przecież to Państwu powinien dziękować, a nie pan. Ja nie chcę kwiatków od pana. Jak od tamtego pana, co tam siedzi. Od tego pana, który tam jest z tyłu, on się nazywa Maćkek. Pani Maćku, chodź tu. Nie, od tego, co tu siedzi w drugim rzędzie. A który tutaj jest? Proszę bardzo. Proszę wskazać palcem, który to. Zupełnie serio mówię, bo przecież ona organizuje to Witkowski, a ja powinnam dostać słowa uznania od słuchaczy, albo nie. Ale dlaczego słuchacze nie zabierają? Dobrze, Pani profesorze, jestem uparty i wielki szacun dla to, że Pani jest. No, pani mu prosiła, żeby były krótkie, jak już przynoszę, więc... Tak już, to przyjdzie kobieta. Wszędzie się pchają kobiety, nie podziękuje mężczyzna, tylko kobieta. A ja mówię, ja nie chcę kobiety, siadaj na miejsce, niech przyjdzie mężczyzna do mnie. Oni nie. Skorzystali mężczyźni, że baby robią wszystko, a oni na laurach siedzą, nie robią nic. No niechże przyjdzie jakiś pan i powie mi ładnie. Właśnie, bardzo prosimy. Proszę bardzo. Biednie sprowokowany. No, spotkał mnie ten zaszczyt, że serdecznie dziękuję w imieniu tutaj nas wszystkich zgromadzonych za te słowa, które nam pani przekazała. No, tak, ale chłoniemy tą mądrość. Powiedzieć, że to jest nauczanie Jana Pawła II, bo ja nie mówię na własne konto. No, jest pani znana z tego, że Jan Paweł II przemawia pani ustami, tak prosto do nas. Ja streszczam Państwu naukę filozofa Karla Wojtyły. 65 lat to robię. Dlaczego? Bo jest piękna i prawdziwa i warto ją znać. Więc Państwo, bo nieraz mi, a pani doktor Półtawska powiedziała, my człowieku to nie ja, to jest cytat z Wojtyły, albo wręcz to jest szóste przykazanie, czy czwarte przykazanie. No proszę bardzo, niech pan mówi dalej, bo bardzo ładnie. Matko, ja tu wywołany tak, ale serdecznie korzystamy z tej głębi pani ducha, z tych doświadczeń, z tej całej prawdy, którą pani chłonęła bezpośrednio od naszego papieża. I być może, tak jak pani wspominała, my nie potrafimy zrozumieć jego słów, a pani przekład bardziej do nas trafia. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję w swoim i w nas. A owieczę pan w swoim i ich imieniu, że coś zapamiętacie? Matko, ja sam sobie robiłem wyrzuty, że nie przeczytałem tych książek czy tych pozycji, które pani wymieniała i sam w sobie czyniłem te wyrzuty w sumieniu i mam nadzieję, że znajdę czas i siłę, żeby to zrobić. To jest coś konkretnego. O, tym mam bardziej, że pan Maciek tam z tyłu czeka z książkami, przygotował wszystkie książki. Serdecznie dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O, i to jest to. Czy jeszcze jest jakiś mężczyzna, który chciałby podejść do pani profesor i jeszcze coś dopowiedzieć? Bardzo prosimy. Pani profesor, może jeszcze jakieś słowo, bo to niedługo i sobota, i niedziela, na weekend. Dla tych wszystkich, którzy tutaj są zawsze obecni na naszych spotkaniach i tych wszystkich, którzy kochają Jana Pawła II, bo z tego powodu się tutaj spotykamy. Ten cykl Janem Pawłem II ku przyszłości, na którym była Pani u nas już dwukrotnie, w sumie Teraz będzie 50. spotkanie z tego cyklu i to powiem pani profesor, że będzie z panem Waldemarem Wasiewiczem, to jest prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych. To jest najbliższy poniedziałek, godzina 18. Zapraszam tu wszystkich państwa, ale widzę, że i tutaj jest przedstawiciel Kościoła katolickiego, mój spowiednik, przyjaciel z ławki szkolnej, ksiądz, może profesor już niedługo, ksiądz prałat Andrzej Sobota. Księże Andrzeju, bardzo proszę, dam ci mikrofon. I kolejny prawdziwy mężczyzna w sukience. Pani profesor, ja pragnę podziękować od byłych uczniów. Nie musi pan klękać. Ale to klękam przed Bogiem, przed Janem Pawłem i na ręce pani profesor pragnę podziękować za to, że pani profesor nas kształtowała. To był stan wojenny. Oczywiście. Szczególnie uwagi tych, którzy nie uważali na wykładach. Był taki uczeń, którego pani pewnie nie pamięta, nazywał się Gil, pochodził z Żarek. Jeżeli jest tutaj ktoś z rodziny, to przepraszam, ale to nazwisko. No więc to był żartowniś, nie skończył seminarium, na drugim, trzecim roku odszedł. I pani profesor do niego mówi tak, przeszkadzał pani, ktoś tam żartował, a pani profesor do niego mówi tak, panie Gil, po co pan tutaj przyszedł do seminarium? Pan sobie żarty robi ze mnie i z tego wszystkiego. Pan chce być księdzem? To zapamiętałem na całe życie. Bóg zapłaci. To najgorszą rzecz zapamiętał mnie. Znaczy te ostre uwagi i te konkrety. Zawsze pani profesor była konkretna. Ale Karol Wojtyła, filozof, był optymistą, wierzył w ducha narodu. Ja też. I w każdego człowieka. Nie trzeba się wpadać w panikę, ale wziąć się do roboty. Strukturę własną. Pani profesor, jak pozwoli, tutaj jest jeszcze jeden przedstawiciel, pan Maciej Czmiel, pan dyrektor Maciek Czmiel. Jesteś? Jestem. Ty chciałeś coś od pani profesor. Proszę z tym podejść. Spróbujemy teraz tutaj to zrobić. Pan profesor jest dyrektorem szkół ekonomicznych w Częstochowie, który na moją prośbę przez pani usta, żeby zorganizować w Częstochowie lekcję, proszę usiąść, bo to potrwa z pół godzinki, zrobić, proszę państwa, w Częstochowie taką akademię w szkole dotyczącą właśnie ofiar Ravensbrück. No i pan profesor, tak podobnie jak ja, jest człowiekiem, który zasłynął już z niekonwencjonalnych rzeczy. Przyniósł tutaj masę plastyczną. Prosić panią będzie o to, żeby pani odbiła tam swoją rękę, to tam zostanie uwiecznione na stałe i będzie pani wśród, ale już powie pan dyrektor, o co mu chodzi, bo on jest naprawdę dobrym mówcą. Proszę cię. Witam serdecznie. No, wywołany do tablicy przez pana prezesa, ale pani profesor, bardzo byśmy prosili, byśmy byli bardzo wdzięczni, żeby pani tutaj w tej chwili uroczyście odcisnęła swoją dłoń w tej masie solnej, a chcieli w korytarzu szkolnym, ja muszę powiedzieć, że mamy już bardzo wiele odciśniętych dłoni, między innymi kardynał Stanisław Dziwisz, między innymi pan Krzysztof Kolberger i wielu, wielu jeszcze znanych postaci w Polsce, bo odwiedzają nas rzeczywiście i powiem tak, że z panem Witkowskim chcieliśmy zrobić takie spotkanie rok temu. Tak było rzeczywiście, przygotowywaliśmy się do tego bardzo poważnie, bo połączone to miało być z wystawą dotyczącą obozu Ravensbrück, ale niestety wiemy, że z przyczyn losowych, tak. Ale do tego spotkania nie doszło. Będzie piękna wystawa. Już jesteś zaproszony. Mów. Natomiast tęsknimy bardzo za tym, żeby rzeczywiście pani zdjęcie i pani odcisk dłoni znalazł się na naszym korytarzu. Bardzo proszę, pani profesor. Pani wybiera rękę, czy prawa, czy lewa. Ale panie dyrektorze, śmiało, to jak można, pan, tak, proszę się... pani profesor to włoży tą rękę, to potem będzie mogła wyjąć? Tak, tak. Na pewno, dobrze. Takie rzeczy, takie chwile tylko w naszym muzeum. Chodźcie na scenę. Przycisnę, żeby się odbiła w tym. Proszę, może być. W ogóle mam krzywy odbił. Przycisnął. Raz odmówiłam, chcieli już robić mnie, rękę nie dała. Ale to jest zespół szkół ekonomicznych. Słuchajcie, macie coś naprawdę wyjątkowego. I pani profesor, ja ci coś pokażę. Ładny kwiat, nie mogę odkleić. Zaraz damy radę. Państwo, a teraz... Proszę się nie martwić, zaraz dajcie ręczniczek. Krysiu, daj ręcznik. Poczekajcie teraz młodzieży, jakbyś panie dyrektorze mógł odsłonić tą młodzież, bo tutaj wczoraj odbyło się właśnie zakładanie tych prac. O godzinie 12:00 przyjechali państwo z IPN-u katowickiego, którzy rozpoczęli cykl spotkań w naszym muzeum, wystaw związanych z Częstochową, z tymi ważnymi wydarzeniami, które się w naszym mieście działy, i zaczęliśmy od wystawy Ravensbrück. Ponieważ wystawa przyjechała o godzinie 12:20 do nas, młodzież do nas tutaj również na tą godzinę przyszła. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie prace, które są rozłożone po lewej i po prawej stronie, które mogliście państwo przed spotkaniem naszym zobaczyć, były zawieszane przed młodzież w ich koncepcji. Czy to jest prawda, co mówię? Oddamy głos koleżance. Tak, tak. Co to się tu wczoraj działo? Byliście zadowoleni po wyjściu? Opowiedzcie. W środę. Nauka. Dopytuje się, czym dziewczyna się zajmuje, ona mówi ekonomią, a ja się nie znam na ekonomii. A ja na twoim miejscu miałabym warkocze, wiesz? Bo za moich czasów to dziewczynki miały warkocze, ja miałam takie długie do pasa. Czasem mam. A kto ci śledzi, sama? Czasem sama. A czasem mama. Tak. No właśnie, bo tata nie umie. No tak, tata nic nie umie. Tak? To poprosimy drugą koleżankę. Dorosłe dziecko, a to jest następne dziecko, co nie wplecie warkoczy. Co robisz, kochanie? Tak samo ekonomia. Też ekonomia, tak. Dział ekonomiczny. Tak. A to są jakieś działy. Tak, no ale my ogólnie mamy technik ekonomista. Wiesz, co chcesz wybrać. I co to, 4 lata? 4 lata, bo technikum. Jesteś na którym? W 3. klasie. Jeszcze rok. Jeszcze rok. I maturę. I tu ta szkoła jest, w Częstochowie. Częstochowie, tak. Lubisz ją? Oczywiście. A w klasie macie więcej dziewczyn niż chłopaków? Tak, przewaga jest dziewczyn. Mamy tylko 5 chłopaków na no właśnie, 26 osób. Chłopaki nie chcą pracować. Chłopaki chcą kopać piłkę. A dziewczynie do roboty są. Nie dajcie się. No dobrze. Słuchajcie, pani profesor przesiąknęła tym Janem Pawłem II, prawda? Jest ta sama sytuacja. Poprosimy kolejną koleżankę na audiencję tutaj. Jak masz na imię? Aneta. Jest w ogóle święta Aneta? Nie, niestety nie ma. Jedno imię masz? Tak. To powinien dostać świętego jakiegoś, bo imię to nie jest tylko imię, tylko rodzice wierzą patrona i ten patron ma obowiązek tym człowiekiem się zajmować całe życie. Ale może ja święta Aneta, sprawdź. Ja nie słyszałam o takiej. Albo ty musisz być święta, żeby była święta Aneta potem. W której klasie jesteś? Drugiej. To jeszcze masz 2 lata i już wiesz, co będziesz robić z tą ekonomią? Ja jestem na kierunku spedycyjnym, zajmuję się transportami. Znaczy można wybierać kierunek. Tak. Namówił na ekonomii. Sama czy ktoś? Sama wybrałam. Mój brat też chodził do tej szkoły i był bardzo zadowolony, dlatego wiem, że to jest najlepsza szkoła w Częstochowie. Wiedziałaś, że jest taka szkoła, nie było co wybrać, tak? No to tak trochę właściwie niezupełnie sama wybrałaś. Troszkę naśladowałaś. Bo zawsze po kimś coś dostaje, prawda? Tak. Powietrza nie może wynieść. Jeszcze jedną koleżankę poprosimy. Nie zmarnujcie młodości. A wiesz, co to znaczy zmarnować młodość? Domyślasz się. I przyszła ostatnia koleżanka. Równie, tak, z tej samej klasy, tak. I gadacie cały czas na lekcjach? Czasami. No właśnie. I co, masz 5 czy fałkę? Za moich czasów nie było fałki. Najgorsza była 2, ale nie było też 6, najlepsza była 5. A wy macie 6? Też są, ale 1 też się zdarzają. Z gimnastyki. No właśnie. To bardzo dobrze, trzeba dbać o ciało. Ciało jest piękne i trzeba je dbać. Na nartach jeździcie? Niestety nie umiemy. To się nauczcie, bo warto. To jakie sporty uprawiasz? Pływasz? Jazda na rowerze najczęściej. Bardzo dobrze, przynajmniej tyle, ale się nauczcie pływać i na nartach jeździcie, radzę ci. Fajna rozrywka. Chociaż ja więcej jeździłam na łyżwach niż na nartach, bo w Lublinie nie ma gór blisko, tylko było duże jezioro, które zamarzało od listopada do marca. Ja muszę... Zabrałeś mi torebkę, nie mam chusteczki, oddaj. Proszę. Bo ja mam ślinotok. No to teraz jeszcze zapytamy, czy jest na widowni jeszcze jakieś dziecko? Najlepiej chłopczyk. Proszę? Kto ten odlew będzie robił, ten pan? Ten odlew kto będzie robił? Pani profesor. Która jest, specjalizuje się, pani profesor będzie, która to robić, która się w tym specjalizuje. Także pani profesor, czekamy na panią za rok. Będzie pani wyjątkowo przyjęta przez całą społeczność szkoły, bo jest nas ponad 670 uczniów. Także czekamy, bardzo dziękujemy za to spotkanie z panią, jesteśmy zaszczyceni i na pewno będziemy opowiadać, jak to dzisiaj wyglądało i niech zazdroszczą ci, którzy nie mogli przyjść. Bardzo dziękuję. Pani profesor, proszę się w ogóle tym nie przejmować. Pan Maciek jest i powiedział, że spokojnie tutaj wytrzyma jeszcze długo. Kochani, ja mam jeszcze jedną prośbę. Czy jest jeszcze ksiądz Andrzej? Nie ma. A czy jest jeszcze jakiś ksiądz na sali? Siostry zakonne były. Czy jest jakaś... Tak, siostro, chodź do mnie tutaj na chwilę. Młodzieży dziękuję, w ogóle bym chciał, żeby siostra na chwileczkę przyszła. Bo u nas taki zwyczaj, pani profesor o tym wie, że o godzinie 21, ale nie będziemy czekać do 21, śpiewamy apel. A siostra na pewno pięknie śpiewa, to tutaj z nami zrobi. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. O, to jeszcze audiencja z siostrą. Kto ty jesteś? Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Uczennice Boskiego Mistrza. Rodzina Świętego Pawła, Pauliści, nasi bracia. W Polsce około 100. Ale pracujemy też w włoskie zgromadzenie, pracujemy też na Watykanie i ja się z panią profesor spotkałam właśnie tam kiedy posługiwałam Janowi Pawłowi II w Centrali Watykańskiej. Byłeś w Rzymie? Byłam blisko i miałam ten zaszczyt. No jest piękne miasto, ale trochę za daleko. Właśnie. Opuściłam w 2004 roku. Co się zajmuje? Teraz jestem organistką i mam też z scholem dzieci. Pracuję właśnie. Poznałem się. W Częstochowie nas jest gdzieś około 30, może mniej. Tak, gdzieś około 30. Pracujemy na Jasnej Górze, głównie w zakrystii. Jesteśmy znane z zakrystii i jeszcze z innych punktów na Jasnej Górze. I wieczorami może się włóczyć. No nie, niedługo będę wracać. Dobrze. Ale nie chciałaś do mnie wcale podejść, tylko ja bardzo sprowokował pan Witkowski. Pragnęłam już po wszystkim. Tak. I także Pan Bóg spełnił. Dziękuję. Dziękuję, że naprawdę Pan Bóg jest niespodziewany. Pan Bóg nie wie, ile was ma, taka gadka chodzi. Ja Państwu tutaj mówię, niech Panie jeszcze chwilę rozmawiałam. Państwo pamiętacie, ci, którzy nie byli na spotkaniu z Panem Arturo Mari, kiedy zapytaliśmy Pana Arturo, jaka z podróży sytuacja go najbardziej tak wewnętrznie rozłożyła na łopatki. O, może tak. To powiedział właśnie o siostrach zakonnych i teraz, jeżeli siostra mogłaby chwilkę posłuchać, to pan Arturo powiedział, że on, ja poczekam, nie ma problemu, że on jako papież, jako Jan Paweł II, kiedy przybył do Afryki i usłyszał, że siostry posługują chorym na AIDS w tym ostatnim okresie ich etapie życia, jakby było dzisiaj powiedziane w tym 7. etapie głodowym, ręce tych sióstr, które posługują tym najbardziej oddalonym. Sługa sług bożych Jan Paweł II, święty papież, patron tego muzeum. A teraz proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie i siostrę poprosimy o zanucenie i zrobimy teraz apel jasnogórski. Siostro, dam Ci ten mikrofon. Proszę. Pani ksiądz dostanie do ręki, może przyśpiewać. Mi się gardło mam troszkę, nie bardzo. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Może słowo jeszcze siostra powie dla nas wszystkich, bardzo proszę. Siostro, usłyszałem, tak Państwo chyba też, że posługiwałaś przy Janie Pawle II. W których latach? Tak, miałam tę łaskę wielką. Od roku 2001 do 2004, ponieważ musiałam wrócić z powrotem do kraju ze względu na chorobę mojego taty. I nawet dostałam, jak napisałam list do Ojca Świętego, dostałam właśnie piękną odpowiedź o współczuciu, o modlitwie za mojego taty. Właściwie napisałam list już po śmierci taty, bo tak po 3 miesiącach właśnie. A czy siostra była już wewnątrz naszego muzeum kiedyś? No przyznam się ze wstydem, że jeszcze nie. No to proszę przyjść koniecznie w poniedziałek, będziemy, ale wcześniej. To mam wyjazd, ale obiecuję na kiedyś indziej. Zrobić. Ale tak. Zanim siostra jeszcze zejdzie, to Pani profesor pozwoli, że jeszcze jedną rzecz zrobię. Mianowicie była dzisiaj tutaj młodzież ze szkół ekonomicznych, prawda? Jesteście jeszcze? Jesteście? Jest. A ja teraz bym chciał bardzo poprosić moją główną księgową firmy, panią Genowefę Turek, ekonomistkę, Główna księgowa tej firmy, pani Geniu, bardzo proszę, chodź na audiencję tutaj do pani profesor. Wielkie oklaski dla tej kobiety, bo to jest taka moja trzecia mama. Jej syn to ten przystojny facet, co chodzi z aparatem, pan Tomek. O. Niech siostra jeszcze chwilę zostanie z nami. Pani profesor, chciałbym, żeby pani usłyszała, co księgowa główna, moja prawa ręka, ma do powiedzenia na temat tego, co się tu dzieje. Co się dzieje w ogóle w firmie, prawda? Tak. No, wiele rzeczy się dzieje. My mamy CB, prawda? Ale teraz głównym celem szefa i jego miłością jest właśnie to muzeum. On poświęca najwięcej czasu tutaj. Nie liczy ani godzin. Chory czy zdrowy zawsze jest. Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że ja pracuję 62 lata, będzie we wrześniu. Nie spotkałam jeszcze tak pracowitego, tak oddanego człowieka, jak mnie jest pan Krzysztof. Gieniu, nie miałaś mówić o mnie, tylko o firmie. A pochwała bardzo ci dziękuję. Krzysztofa. No to jest tak. Ale powiem państwu, że jak się ma takie zaplecze w postaci takiej księgowej, to naprawdę można robić szalone rzeczy, wymyślać co trochę coś nowego. Pani Gienia to wszystko potrafi złożyć i księgowo opisać. Przecież słuchajcie, tu jest 10 400 monet i medali i tutaj na tym samym rzędzie są biegli rewidenci, którzy sprawdzają tą naszą firmę i no i co powiecie? No, jeszcze nas będzie stać na to, żeby w przyszłym roku robić kolejne wystawy i kolejne, tak, pokiwanie. No to proszę państwa, ja was tylko proszę o to, żebyście byli cierpliwi, żebyście byli wyrozumiali, bo czasami przy tej ilości obowiązków, które spływają na nas, możemy coś przeoczyć, czasami o kimś zapomnieć, coś źle napisać, ale to nie jest spowodowane jak to określić, lekceważąco, że coś robimy, tylko z braku możliwości. Ja teraz panią profesor i panią Gienię poproszę, ja tu odsłonię, zobaczycie, co powstało, bo państwo byliście tu niedawno. 2 marca zaczęli stawiać słupy na tej nowej auli. Siostra nie widziała, więc proszę. Jako za dużo tego. No właśnie. Pani profesor, jak potem ci jeszcze pokażę, ale już w poniedziałek będziemy mieli rozkładane ogrzewanie podłogowe, a we wtorek zalewają beton, a 30 kwietnia na tej auli będzie międzynarodowe spotkanie Polonii Dziennikarskiej Świata. Tu ma być koło 250 osób z całego świata. Panią profesor chce zobaczyć? Proszę bardzo, to ja wezmę. To idziemy zobaczyć. Nie, tu torebkę zna, siostra się zajmie torebką. Tak. Pani co, tylko tu dojdziemy. Do tyłu sceny. O. No proszę zobaczyć. Jeszcze troszkę bliżej. 6,5 metra będzie wysoka, 15 na 15 metrów. Już włożyłem 7,5 kilometrów kabli. To jest mała sala, bo filharmonia jest większa. Na 1100 osób, u nas tylko 190, ale dzisiaj się tu nie ma czym oddychać, prawda, bez przerwy klimatyzacja. Księdza arcybiskupa, żeśmy ostatnio przeziębili, był 6 godzin na przeglądzie filmów niepoprawnie prawdziwych. A pani Sorianie, ja jestem szczęśliwy, więc ja nie mierzę czasu. 15 po 20. Idziemy. No to proszę państwa, wielkie oklaski dla siostry. Dziękuję siostra. Wielki szacunek. A pani profesor. Torebka jest. Ostrożnie kabelki. Kraków w Częstochowie. Pani Gieniu, dziękuję ci pięknie. I żebyśmy dalej tak trzymali. A pani profesor, czy jeszcze pozwoli pani, już zejdą, bo tutaj największe oklaski dla mojej żony, która normalnie jest w dzień i w nocy i tutaj pozwala mi na te moje szaleństwo, Ewula Witkowska. Cud, że ta kobieta wytrzymuje z takim fadatkiem, nie? Do tej poręczy? Nie, jak jest, jak ja mam poręcz po drugiej stronie, to mogę. Wytrzymujesz? Tak. Wytrzymujesz? Tak, tak. Nie ma wyjścia. Proszę Państwa, teraz zapraszam wszystkich tam na koniec. Tam są wyłożone książki pani profesor, nawet takie, których nigdzie już nie kupicie. Dzisiaj zostały przywiezione. Pani profesor